rączki, że tak się na wszystkim znam? Tak. Czy tak bardziej, a kto w to uwierzy? Czy tak bardziej, że jestem taki... Tak jesteś, taki fajer. Jesteś, tak, gangsta taki. Mm. Czy może tak mam takiego zamyślonego, że jestem taki intelektualist? W to nikt nie uwierzy. To będą nieudane sceny, już nie muszę dogrywać. Dobrze, proszę. 3, 4. Cześć, witajcie na kanale Fabryki Słów. I dzisiaj podsumujemy Wam kwiecień i trochę zdradzimy zapowiedzi na maj. I dzisiaj mamy gościa specjalnego. Specjalista do spraw wszelakich, pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Robert. Nie piję już od 3 dni. Licząc dzisiaj. Proszę, dziękuję. Zaczynamy. Proszę mówić. Kwiecień zaczynamy od oczywiście. Ja się trochę stresuję i może ja zaraz sobie po prostu pójdę, bo tu dziewczyny tak pięknie się prezentują i w ogóle jest fajnie. A może jakbyście mieli na przykład problem, to przesłońcie sobie prawą stronę ekranu czymś i będziecie widzieć to, co zawsze. Proszę. Więc a propos tego, co zawsze, kres! Jest mamy kres! Przypominamy, 1 kwietnia była premiera, czyli to jest książka, której dla żartu nie wydaliśmy i wcale jej nie ma. I tak pięknie jej nie ma, ale to już było w zeszłym podsumowaniu, więc teraz będzie na serio. Słuchajcie. Oczywiście, że kolejna wspaniała historia spod pióra Feliksa Kressa, no to tego chyba nie muszę tłumaczyć. Książka, jak widzicie, i mam nadzieję, Kress ma pióro, tak? Najlepsze, co więcej. Nikt nie ma takiego. Ja chciałem tylko powiedzieć, zanim Magda się rozkręci, że recenzje Magdy są w ogóle nieadekwatne, bo ona się kocha w Kressie. Musiałem to powiedzieć co, publicznie. Po tym całym roku naszych podsumowań myślę, że oni się w ogóle nie zorientowali. Nie zorientowali, nikt się nie zorientował. Nikt nie zauważył, że Magda jest zakochana w Kressie. Boże, naprawdę! Takie rzeczy! Proszę. I jeszcze wy mi za to płacicie, co więcej? Najgorzej. Znaczy najlepiej tak naprawdę. Proszę. Chciałam powiedzieć o porzuconym królestwie, coś tam wam powiem, ale oprócz tego chciałam powiedzieć, że właśnie w majówkę po raz kolejny czytałam zapowiedź czerwca, przeskoczymy odrobinkę, i czytałam Tarczę Szerni, właśnie skończyłam. Chciałam powiedzieć, że całą majówkę płakałam, kończąc Tarczę Szerni. Jest to książka absolutnie wspaniała, o czym na pewno w swoim czasie opowiadam Arkady Saulski. Pozdrawiam Arkadiego. Bardzo udana majówka. Bardzo udana. Zapłakana. Wspaniała, zapłakana majówka, ponieważ ja Tarczę Szerni przeczytałam jako młoda dziewczyna dawno, dawno temu. Będąc młodą lekarką. Na gumnie. I wtedy nic z tej książki nie zrozumiałam. To była fantastyczna historia. Przygodowa, działy się rzeczy. Zmieniło? A teraz się nagle okazało, że to jest książka o życiu. To jest książka o życiu, o zniszczonych marzeniach, o nadziejach, nie które wiem, co, przepadły. Nie wiem, co z ręcami zrobić. Mój Boże. No miałeś siedzieć na gangsta. No dobra, kontynuuj. No. Także, ale o Tarczy Szerni i tak wam jeszcze opowiem, 10 razy wam opowiem. Na razie przypominam, Porzucone Królestwo już jest do kupienia. Jest, wracamy tutaj do Grombelardu i do historii Kragdoba, czyli Króla Gór. Jest bardzo dużo kotów, bo wiem, że część z was jest bardzo zainteresowanych. Więc są koty, są góry, jest deszcz, są żywe legendy, a przynajmniej te, które jeszcze żyją. I cóż, no jest... Czytajcie Kressa. Jest, no jest kilka, ale takie powiem ci, takie sobie. My to z Szymonem tylko obrazki lubimy. Piękne są obrazki. Są jakieś obrazki. Chciałem zapytać, czy w tym wydaniu Kressa są też obrazki gołych bab? Nie ma. Ani jednej gołej baby na całą książkę. No ja nie wiem, to jest to gorsze wydanie jednym słowem. Chociaż nie wiem, no bo ta jest na przykład niby ubrana, zobacz. Ale jest, tak, tak ubrana, że jest na czym oko zawiesić, także... Dobrze. Jakbyście byli zainteresowani, 257 strona. Zachęcam, nie pokażę wam tego obrazka. Piękna ilustracja Trusta Truścińskiego. Kupcie sobie, obejrzyjcie. Jest no mało tych ilustracji, jakoś żeśmy się nie postarali tym razem. Nie, może dużo. Strasznie. Przepiękne. Dużo, bardzo dużo. Same ilustracje. Piękna rozkładówka. Oj, są rozkładówki. Z Alidą czekającą na męża. Lecim dalej. No Kress, no wiadomo, no co ja wam będę mówić. Czytajcie Kressa, bo jeszcze trochę tego... Bo nadchodzi Kress. Bo nadchodzi Kress, dokładnie. Więc Kress był pierwszy i zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszych serduszkach i nie tylko. I drugą premierą kwietnia było zakończenie trylogii Licaniusa, czyli Blask Ostatecznego Kressa,
kresa. Zostajemy przy kresie. No zostajemy przy kresie. Kres wszędzie. I co ja wam mogę... Kiedyś już mówiłam, że bardzo kocham Cusia. I to się nie zmieniło, kocham go jeszcze bardziej. Jest to... Nie słuchaj teraz. Jest to najlepsza książka, jaką w ogóle wydaliśmy w Fabryce Słów. Nie słuchaj. Moim zdaniem. Przepraszamy bardzo Jarka Grzędowicza, bo do tej pory był to pan Lodowego Ogrodu. No, ale jak widać... W moim czy serduszku... wyście poszaleli, on dwoje? W moim serduszku już niestety... Jarek, Eilington... pan Lodowego Ogrodu. Jarek, pamiętaj. Eilington niestety w moim prywatnym rankingu zdetronizował pana Lodowego Ogrodu, ponieważ jest to powieść tak wspaniale skomplikowana i tak wspaniale złożona i tak wspaniale przemyślana od pierwszego słowa do ostatniej właściwie kropki, że... I ma mapę. I ma mapę. Szapoba. Po prostu to jest niesamowite, że gościu w taki sposób na samym początku już wymyślił całą tę wielką i skomplikowaną fabułę. Także jeżeli lubicie... I to się wszystko rozwiązuje na końcu? Wszystko. Tak. Wszystko. To jest po prostu zakończenie idealne. I najlepsze jest to, że żeby w pełni docenić tę trylogię, trzeba przeczytać całość. I to najlepiej od razu, ponieważ można nie wyłapać pewnych smaczków, jeżeli się będzie robiło za długie przerwy. Ale na szczęście dla tych, którzy robili jakieś tam przerwy, mamy na samym początku oczywiście streszczenie, co się wydarzyło w poprzednim tomie. W poprzednim tomie też mamy takie streszczenie, co się wydarzyło w poprzednim tomie. Także tak. A ja chciałam powiedzieć, że Ula mówi o tym, że jest to najlepsza, najlepiej skonstruowana opowieść, ponieważ hańba ci nie przeczytała kresa. Jak przeczyta, to wrócimy do tematu, zrobimy porównanie. O, w ogóle, ej, zróbmy bitwę. Kres kontra kres. Nie, taką fizyczną. Niektórzy czasami lubią się zmagać intelektualnie, wiesz? Dziwacy. Nie tak, ja że chciałem powiedzieć, że jakbyście chcieli, żeby się w takim razie, bo tyle zrozumiałem z tego, że jakbyście chcieli, żeby się Ula w was zakochała, musicie kupić sobie biało-czerwone pudełko, ubrać się w nie, napisać na nim Eilington i chodzić wokół fabryki. I ona na pewno wtedy zwróci na was uwagę. A dla tych, którzy korzystają z książek w inny sposób, pokazuje, że jest ona taka gruba, więc można z niej zrobić takie palety, na których można położyć materac i wygodnie spać. Dziękujemy bardzo. Same plusy. No, wspaniała ponieważ książka. Jesteś wielkim fanem, tak. Ilon Andrews, proszę tutaj bardzo. Tutaj następuje rzecz, po którą w ogóle Roberta tu zaprosiłyśmy. Proszę, ja zaraz 3 minutki. Ja zaraz sobie pójdę. Sieć. Przyjechała do nas swego czasu Magda z Getbooki. Serdecznie ją pozdrawiamy. I my robiliśmy sobie wtedy okładeczkę do Ilony Andrews i w ogóle pokazywaliśmy jej różne okładki i ona powiedziała: blech, to w ogóle tego dziewczyny już teraz takich rzeczy nie lubieją, one lubią tak, jak okładki są takie nowoczesne i okay, fajne. I nagle wyskoczył jak Szymon z konopi Szymon i powiedział: o, to ja mam taką propozycję. I zrobił taką okładkę, której jeszcze na przykład 5 lat temu, no co, 10 to w ogóle, ale 5 lat temu to byśmy w ogóle nie wydali. I nagle się okazało, że ta okładka jest super i że w ogóle się podoba. Obie i że w ogóle piękne. Obie są piękne, ja wiem, ale to jest taka w tradycyjnym stylu, tak. A ta jest dla nas w bardzo nietradycyjnym stylu. I okazało się, że nawet mi się ta książka podoba. Ale cała historia wzięła się z tego, że odwiedziło nas młode pokolenie i zwróciło nam uwagę, że jesteśmy starzy. No, że jesteście starzy i musicie coś z tym zrobić. Najlepiej zróbcie taką okładkę, żeby się ludziom podobała. I tak powstała wersja dwuokładkowa i tą historię chciałem wam opowiedzieć. Dziękuję. Natomiast ale o samej tego, książce... Się książka pięknie podoba, zamiast, bo piękną o samej książce czytałeś? Opowie nam Ula. A, czyli nie czytałeś. Ponieważ ja jestem największą psychowanką Ilony Andrews, to dwa słowa o... Jeżeli lubicie urban fantasy, lubicie taką literaturę, w której uwielbiacie bohaterów, świetnie się bawicie i nie możecie odłożyć książki, zanim nie skończycie czytać, to na pewno Ilona Andrews jest dla was, a historia Nevady tym bardziej, ponieważ jest fajna, zabawna, fajnie się czyta, spędzicie na 100% miło czas i będziecie tęsknić za bohaterami. I jest babcia. I jest babcia, babcia jest najważniejsza. Babcia to jest babcia Nevady. Babcia jest świetna, naprawia czołgi i w ogóle jest magiem. Naprawiłbyś czołgiem. Kiedyś jakiś czołg, to byś od razu zrozumiał, o co przyjdzie. Naprawiłbym babci czołg. Także tutaj akurat macie wybór, możecie wybrać tradycyjnie albo modern. Tyle i proszę. I uwaga. Teraz to wszyscy będzie. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, prawda? Sługa honoru. Ekstra. Ola Prudnicki powraca. Jest to następny autor, z którym się kocha, Magda, chciałem powiedzieć. Ja też.
Wszystkie rozsądne kobiety kochają się w Adamie Przekrzcie, bo to wspaniały mężczyzna. Szanowny panie Adamie, no pozwoli pan, że nie powiem na wizji, że się w panu kocham, ale... Ale lubię pana. Uwielbiam pana twórczość, panie Adamie. My uwielbiamy proszę. Pana twórczość. I są ilustracje, przepiękne. I świetny audiobook. Tak, jak i czyta Mateusz Drozda. Pozdro dla kumaty. Jak lubiliście oglądać walki Hulka Hogana, który zawsze dostawał, a potem wstawał i wszystkich bił, to właśnie jest dla was książka. Tak, Olaf Rybnicki wspaniale tu wstaje, wielokrotnie. Wspaniale. To jest, jeśli w ogóle materia prima wam się podoba, no to jest oczywiste, że musicie sięgnąć po materia sekunda, ale moim osobistym zdaniem to jest lepsze. W sensie materia sekunda jest lepsza od materia prima, bo jest tu wprowadzona taka ilość zaskakujących wątków. Jeśli miałeś tak. Ale to jakie tło ty mi robisz teraz? Ale ty słuchaj. Zaprosić człowieka, żeby tło porobił, to co robisz? No ja miałem tylko o tej książce gadać, a tutaj każecie mi siedzieć, bo teraz jak wstanę, to się okaże, że krzesło jest podrapane i muszę to przykrywać. Właśnie, no to się pięknie. Będę udawał intelektualistę, tak? Proszę. Zatem wspaniała książka, lepsza moim zdaniem od materia prima. Ale też wiele osób zwraca uwagę. Przypominam też, że bardzo. Na naszym Facebooku jest nadal do obejrzenia premiera z Adamem Przekrztą. Bardzo ciekawa rozmowa, którą przeprowadził Tomek Pietroszyn. Pozdrawiam oczywiście. I będzie na YouTubie i może nawet się uda tak, żeby tam gdzieś hulał link do tej premiery. Gdzieś tam, albo tam na dole, albo tam gdzieś na górze. Zobaczymy, co się da zrobić. Ej, moglibyśmy ale taki link zrobić, żeby taki jak z wąż dookoła chodził. Taki link. Grałeś ostatnio w węża? Na Noki swojej? Grywam sobie czasem dla przypomnienia, jak to onegdaj było fajnie bez smartfona. Nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli. O co chodzi w węża? Co chodzi z Nokią? W każdym razie książka jest wspaniała. Kupujcie, wypożyczajcie. Bierzcie, czytajcie, bo koniecznie czasem trzeba. Kasetę magnetofonową na ołówku? Zawsze tak robię. Ja dla odstresowania lubię tak sobie przewinąć. No dobrze, no to jeżeli chodzi o nasz kwiecień, tak, to zawsze to tak wygląda. Jeżeli chodzi o nasz kwiecień, to właśnie taki był cudowny kres, wspaniały. Najlepszy. Zostajemy przy kresie. Last kresa, Andrews w dwóch oprawach i na koniec Przekrzta. A teraz krótka przerwa reklamowa. Kubeczek, powiedzmy do Przekrzty. A, jest, tak. W sensie do szanownego pana Adama Przekrzty, a dokładnie do jego książki. Wydaliśmy nie, bo wysłaliśmy wszystkie prototypy autorowi i prowadzącemu spotkanie. Ale pokazywałam wam już poprzednim razem, tak. Na Facebooku znajdziecie zdjęcia. Kubeczek jest wspaniały, ma bardzo intrygujące hasło, pięknie błyszczy na czarno, jest po prostu wspaniały. Znajdziecie go w Steelhogu, link też będzie... Gdzieś będzie. Także klikajcie, kupujcie. Taki kubeczek, którego nie ma i nie widać, ale możecie sobie ale wyobrazić, będzie. Jak on będzie pięknie wyglądał. I moglibyśmy zrobić takie rozdanie na takie dwa kubeczki. Napiszcie nam... Dlaczego Magda kocha kresa? Dla najciekawszej odpowiedzi. Dla najbardziej kreatywnej odpowiedzi, albo dwóch najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Macie czas do końca miesiąca, więc bardzo dużo czasu na zastanowienie się nad tym problemem. Tak. I wtedy wybierzemy sobie dwie osoby i nagrodzimy je takimi kubeczkami, które są naprawdę bardzo fajne. I świetnie nadają się do kawy i herbaty. I wyślemy wam na adres nawet. Tacy tak. Będziemy. Tak. Można tak. Tam kisielek robić też. Można. Można i kakałko. Kakałko jest wspaniałe z tego kubeczka. To jest indeks słów zakazanych. Nie można mówić na wizji kakałko, bo nam po prostu Facebook to wytnie. No to napój z czekoladą. O, napój z czekoladą można mlecznym można zrobić. Tak. To tyle. I herbatę. Chwilowo. A zrobimy jeszcze przed przerwą bitwę na okresa. Bitwę o kres. Lepszy.
Ostatni profil Szymona Marykenta, ujęcie 33. Teraz wracamy do Was z zapowiedziami na maj. Na maj? Na maj? Na maj. W maju wydamy takie kalendarze różowe z jednorożcem. Nie, to jest do kolonii na maja. Wydamy dokładnie. Zaczynamy maj od dwóch premier. 6 maja mamy premierę dwóch wspaniałych książek. Czwarty tom przygód Bena Szłuda. Czyli hashtag kocham Benka. Jak ja już kiedyś Wam wspominałam, w tej jakby te pierwsze trzy tomy trzeba było przeczytać, żeby wiedzieć, co się dzieje w tym. A tutaj dzieją się rzeczy niesamowite. To jest książka, którą zaczynacie czytać, ani się obejrzycie, macie 17 stron i to jest koniec wszystkiego, co zrobicie tego dnia. W sensie skończycie czytać tę książkę i dopiero później pójdziecie zrobić cokolwiek innego. Gwarantuję, ta książka po prostu wsysa. Także na jedynkę i dwójkę przed lekturą. Ja czekam akurat na audiobooka, ponieważ jestem wielką fanką Wojtka Masiaka i uwielbiam, jak czyta Benka. Nie wiem, czy słuchaliście audiobooków w wykonaniu Wojtka, który czyta Benka, ale jest wspaniały, więc uzależniłam się od słuchania Benka na audio, więc polecam. Chciałem powiedzieć, że z okładką nam się pomyliło i na okładce jest na potęgę posebnego czerepu. No ale to jest takie dalej, trochę na tego samego dnia. Tego samego dnia. Nie wiem, kiedy Ula wrzuci Wam ten filmik, więc być może zdążycie jeszcze dowiedzieć się, że 6 maja w piątek jest premiera, ale jest też premiera online tej oto pięknej książki. 6 maja o godzinie 18 widzimy się z autorką. Być może już doczytaliście na naszym kanale, że jest to debiut. Debiut autorki, która przysłała nam swój tekst i po pierwszej stronie wiedzieliśmy, że musimy to wydać. To jest naprawdę coś wspaniałego. Wiem, że okładka całkiem sporo. A ty gdzie? Wezmę na Maja. Ale już wracam. Nie będę tylko. Zatem wspaniała jest, jak już próbowałam powiedzieć. I okładka jest. Bardzo wiele obiecuje. Złota, a skromna, dokładnie. I gwarantuję, że to, co znajdziecie w środku, totalnie odpowiada temu, jak wygląda okładka. Ta historia jest świetna. Więc bardzo zachęcam. Chciałem jeszcze coś dodać. Proszę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zawsze nas pytają, dlaczego Fabryka Słów wydaje tak mało debiutów. A otóż dlatego, że ludzie się tych debiutów boją, bo myślą, że trzeba czytać tylko autorów sprawdzonych, znanych na całym świecie i popularnych. Dajcie szansę debiutantowi, żeby stał się pełnoprawnym autorem. Dokładnie. I to jest właśnie taka... Każdy kiedyś wydał pierwszą książkę. Dokładnie. I to jest właśnie taka autorka, która na tą szansę zasługuje. Dokładnie. Spróbujcie. Naprawdę tak. Smaczna rzecz. Tak. 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 Ja jestem bardzo za. Dzicy z puszczy. Dalej mamy premierę książki, której niestety nie wydamy już do kolekcji w papierze, ponieważ jest fantastyczna, ale... Za mało osób było zainteresowane tą serią. Jeżeli lubicie Jacka Reachera, to naprawdę koniecznie przeczytajcie, bo jest to po prostu jedno z najfajniejszych SF, które wydawaliśmy. Świetnie się czyta, no i ja nazywam to właśnie Jackiem Reacherem w kosmosie, także jest świetne. Niestety będę czytać na czytniczku, ponieważ trzeci dom wydajemy tylko jako e-book. Także przynajmniej będę miała szansę, żeby skończyć nie w oryginale, bo potem... Nie znaczy, jest wypukły. Tak, z jednorożec, który dostał od mojej córeczki, więc musiałam go noszę go ze sobą na czytniku i w serduszku. Dalej mamy Decimusa Fate'a i zobaczcie, jak my tutaj bardzo ciężko pracowaliśmy dla Was nad okładką. Są 4 próbne wydruki tego, jak chcieliśmy, żeby ta książka wyglądała. Autora Maga Biternego. Zupełnie nowa historia z nowymi bohaterami, taki trochę z zagadką kryminalną. Więcej Wam o tej książce oczywiście będziemy opowiadać w kolejnym podsumowaniu. A teraz zrobimy cięcie. Ujęcie 243. No tak. Więcej o tej książce będziemy opowiadać Wam w podsumowaniu maja, ale jeszcze tutaj w międzyczasie w magiczny sposób w moich rękach pojawiła się już obłożona. Ta książka zostanie wydana w twardej oprawie. No i udało nam się w końcu dojść do ładu, którą oprawę wybieramy. O, tak Wam powiem. I będzie pięknie. Będzie piękna. No i też fajna przygoda, także polecam. I ostatnia.
ostatnia premiera maja, to znowu, proszę Państwa. No tak, ale nie mamy, no nie mamy. Nie mamy proofa. Będzie nowy kres, będzie nowy kres. I słuchajcie, ważna rzecz, bo ten majowy kres to już jest coś zupełnie nowego. Nie nowe wydania książek, które już mogliście przeczytać jakiś czas temu, tylko zupełnie nowa historia, którą napisał Szymon. Leci książka. W magiczny sposób. W magiczny sposób. W magiczny sposób. Nowa historia, okay, którą napisał Szymon? Patrzcie na to. Tak. Widzimy tu chłopa z widłami, z którym musiał się srodze namachać, żeby ten łeb uciąć, bo widłami się strasznie ciężko by ucina, ale jemu się udało. Ale jest piękne. Z tyłu widzimy jako płonącą chatę, tak, i wyłaniającą się z burzanów małą zagrodę, w której płaczą jego kozy. Ale tu niestety musieliśmy zrobić srebrne i tej zagrody nie widać. Ale szałwia rośnie. Co uważam za ja bardzo przyjemne. Ale szałwią popłuka i mu przejdzie. Znaczy temu z widłami być może, temu drugiemu raczej już nie przejdzie. Myślę, że to już jest takie na wieki wieków. Myślisz, że głowa się nie przylepia z powodu? Ridarecie się przylepia. A, nie spoileruj. Nie, to nie, to jest postać z Króla bez miar. I tam nic nie ma. Nie, to nie był spoiler, to był żarcik taki. Okay. Wzrost wyników w wyszukiwarce Google, jak odciąć głowę. Widła? Plus za 3, 2, 1. Otóż historia będzie, słuchajcie, oczywiście, że będzie wspaniała, no Kres ją napisał, tak? Ale będzie mrocznie, naprawdę mrocznie. To. I dosyć wzruszające. To u Kresa do tej pory było tylko romantycznie. Tak, romantycznie i różowe. Znaczy, go całowali, księżniczki się przyciągały. Ale się, słuchaj, ale Siedmiu Najemników zaczyna się tak, że jak dostałam tekst na maila i zaczęłam czytać, to czytałam go przez kilka dni, bo musiałam co chwila odłożyć, bo to jest naprawdę na mocne. Nie, na płacz i na dygot i na różne inne takie dziwne rzeczy, które musiałam sobie przepracować. A jedzą ludzi? Nie, chyba nie. Nie, no, akurat kanibalizmu nie ma, są inne atrakcje. No, trigger pewnie następuje. Także bo tam jest opowiadanie Siedmiu tak? Najemników. Tak. Ta książka w ogóle się miała kiedyś nazywać Siedmiu Najemników, jak rozmawialiśmy z Kresem. Ale Kres mówił, no weźcie ten tytuł, taki żeglarze i jeźdźcy. A my tak, no znowu taki tytuł, że wiatr łagodny goni fale. Ale w końcu stwierdziliśmy, że może jednak Siedmiu Najemników to będzie Siedmiu Samurajów i Siedmiu Wspaniałych i Siedmiu Najemników. Wszystko Siedmiu. Siedmiu Krasnoludków. A to zupełnie nie oddaje klimatu. I 7x7=49. To się może wszystkim pomylić, więc... Są żeglarze jeźdźcy, to jest bardzo dobry tytuł, bardzo odpowiedni dla treści. A może powinno być żeglarze i najeźdźcy? To... W każdym razie bardzo polecam, czekajcie na tę książkę, bo naprawdę warto. Tym optymistycznym bardzo akcentem... Teraz się bijemy dopiero, jeśli chodzi o Kresa i tego? Tym optymistycznym akcentem to był chyba koniec naszego wielopoziomowego podsumowania. Na koniec Magda zaśpiewa piosenkę, bo obiecała. Dlaczego chcesz zrobić to tym biednym ludziom? Słyszałeś ty kiedyś, jak ja śpiewam? Przy goleniu? Nie wiem, subskrybujcie nasz kanał, jak wam się coś podobało, to lajkujcie. Jak a nawet możecie nam powiedzieć, co się wam podobało. Tak, a jak co? Wam się coś nie podobało, pewnie. To też, no też powiedzcie. I przypominam o opcji zasłonięcia prawej strony ekranu. Może nie będziecie musieli, więc no to co, wybierajcie, co tam lubicie i to chyba by było na tyle. I teraz wszyscy ładnie machamy i szczerzymy ząbki. Cześć! Szczerze i z przekonaniem. A czekajcie, tak, te kolory. Jak ty znajeźdźcie. A przepraszam, wiem. Słuchaj, takie kolory. Ale już skończyliśmy. A jeszcze wcale nie, bo się nagrywa. A no dobra. Cześć. Na razie.